Dzisiaj zrobimy sobie kieszonki z szyneczki wieprzowej. Będziemy do tego potrzebować, ja tutaj robię z kilograma mięska z szynki wieprzowej. Mięsko już sobie pokroiłem w takie plastereczki, w miarę żeby były na planie prostokąta te plasterki. To będzie dość ważne. Szynka jest przeważnie w sklepach w takiej formie okrągłej sprzedawana. Jak to ukroić, żeby nie było to takie jak najdłuższe, jak najbardziej płaskie? Trzeba kroić naokoło. Tam w którymś filmiku, bodajże przy okazji rolady schabowej, pokazywałem jak po prostu to kroić, żeby z okrągłej rzeczy zrobić bardzo długą i płaską. Będziemy potrzebowali troszkę mięska mielonego. Ja tutaj przygotowałem 25 deko mięska mielonego. Jedno jajeczko rozbełtane, dwie łyżki bułki tartej, jakaś zieleninka do dodania. Tutaj jeszcze mam po jednej marchewce, pietruszce i ćwiarteczkę małego selerka. To już jest ugotowane i tak lekko przeblendowane. Oczywiście przyprawy, czyli pieprz, sól i troszkę ziółek prowansalskich. No i coś do podszywania. Czyli ja tutaj używam takich szpilek metalowych, ale myślę, że wykałaczki też się mogą sprawdzić. Więc tak, najpierw sobie przygotujemy nadzienie. Czyli mięsko mielone. Mięsko jak zawsze wymaga tutaj trochę przypraw, czyli dodamy troszkę pieprzu, soli i tych ziółek. Pieprzu ja daję sporo do mięska, bo mięsko akurat pieprz wchłania, także troszkę go tu damy. Sól i ziółka. Ziółek odrobinkę, bo ziółkami już nasączyliśmy tą naszą szyneczkę. Ja tutaj 2 godziny wcześniej po pokrojeniu szyneczki zalałem ją olejem winogronowym, można też olejem z oliwek, jak nie ma to też rzepakowym. I też był tutaj dodany pieprz, troszeczkę soli i też ziółka prowansalskie. Mięsko mielone tutaj wyrobimy tak nieładnie rączką, bo inaczej łyżką czy widelcem to nam to nie pójdzie za dobrze. Jak przyprawy się nam zmieszały, to możemy już dodać nasze warzywka. Zieleninkę. My zieleninki dajemy bardzo dużo. Moja żonusia uwielbia zieleninkę, także jest tu jej sporo. Jak ktoś średnio lubi zieleninkę, no to wiadomo, troszeczkę mniej albo nawet wcale też się uda, też powinno wyjść. I leci jajeczko do tego. I bułka tarta. I teraz to musimy porządnie wyrobić, żeby nam się zrobiła z tego taka w miarę jednolita masa. Mięsko już tutaj mamy z warzywkami wyrobione. Teraz będziemy nadziewać naszą kieszonkę. Techniki są dwie. Można albo tutaj zapodać mięsko, złożyć na pół i dopiero próbować zszyć, albo pół zszyć i nadziewać. Metodę, bo ty jakby ten farsz mi się nie rozchodzi na wszystkie strony, jakby wiadomo ile go trzeba dać. Więc tak, tutaj na rogu, na brzegu, przepraszam, nie na rogu. O, te szpileczki są fajne, bo ona nam tu powinna wystarczyć, jedna na stronę. Wykałaczek trzeba będzie użyć pewnie 2 albo 3. Dobrze. I druga strona.
Mi szycie za dobrze nie idzie, bo nie jestem wprawiony, ale jeśli panie będą robić te kieszonki, to im to na pewno będzie szło lepiej. O, i tu mamy teraz dziureczkę, w którą nałożymy naszego nadzienia. Mamy i jeszcze w poprzek tutaj złapiemy, żeby to nam nigdzie nie uciekało. I tak przygotowaną kieszonkę przetransportujemy do naczynia żaroodpornego, w którym się to będzie nam piekło. To nasze kieszonki już tutaj mamy złożone. Teraz wrzucimy je do piekarnika w naczynku żaroodpornym gdzieś na około godzinę 15 do godziny 30 na 150 stopni. To nam się powinno upiec. Aha, jeszcze nie wspomniałem na początku, że mięsko najlepiej rozbić, tak jak na bitki, na schabowe. Wtedy ono będzie miało taką fajniejszą strukturę, no i zrobi się troszeczkę większe, łatwiej to później będzie pakować. Jedziemy z mięskiem do piekarnika. I za chwilę będziemy podawać. Mięsko nam się tutaj upiekło w międzyczasie, więc możemy tutaj pomału nakładać. Do tego dołożymy suróweczkę. I sosik pieczeniowy. Tu mam taką fajną sosierkę. Już polejemy. I można podawać.